Witajcie. Na dzisiejszej lekcji omówimy sobie funkcje matematyczne, które dostarcza Excel, a które będą bardzo proste, gdyż nawiązują do tego, co uczymy się na matematyce, a co jest z reguły dosyć proste jakieś sinusy, kosinusy, proste operacje. Omówimy też na koniec tej lekcji bardzo ciekawą mechanikę mechanikę tworzenia formuł z wykorzystaniem takiego kontekstu tablicowego. Zapraszam. Nasze wszystkie funkcje matematyczne znajdują się na wstążce formuły w takiej kategorii: matematyka i trygonometria. I tutaj mamy tych funkcji wiele. Ja wybrałem takich kilkanaście podstawowych, które mogą się pojawić na maturze. Te, które raczej na pewno się nie pojawią, bo w ogóle nie ma w szkole średniej programu, który by mógł nawiązywać do tych funkcji. Po prostu ominąłem, a też część ominąłem, nie dlatego, że są jakieś tajemnicze, czy dziwne, ale już po prostu są tak proste, że sama nazwa sugeruje, co one robią. Jest, jest też tutaj taki zestaw funkcji, które omówiłem we wcześniejszych lekcjach, jak chociaż Ażby suma warunków, ale mamy też cały zestaw funkcji, na przykład takich, które gdzieś zaokrąglają jakąś liczbę, jakąś tam metodą, a to do góry, a to do dołu. Też nie będę poświęcał na każdą z tych funkcji czas. Po prostu pokażę jedną przykładową, reszta jest podobna, analogiczna najechanie na każdą z tych funkcji wyświetla nam jakiś tam opis, możemy sobie przeczytać i. No, tak trochę na czuja wykorzystać. Często jest tak, że mniej więcej wiedząc, jakie mamy tam funkcje i co one robią, możemy rozwiązać z powodzeniem zadanie, bo gdzieś tam przypominamy sobie, że taka funkcja mniej więcej powinna być. A ponieważ one są na tyle proste, że wystarczy na nie zerknąć, przeczytać szybko komentarz, od razu będzie nam intuicja podpowiadała, jak to wykorzystać. Zatem też nie chciałem na te funkcje jakiejś większej uwagi poświęcać. Tym bardziej, że w praktyce są to rzeczy znane z informatyki. Matematyki. Na pierwszy ogień idą sinusy, kosinusy, tangensy i tak dalej, czyli ogólnie funkcje związane z trygonometrią. Mamy tu też radiany, stopnie i proste wykorzystanie. Te funkcje po prostu robią to, co mówią, czyli jak jest sinus, to liczy to jakiś sinus. I tutaj mamy wykorzystaną formułkę sinusa, która wykorzystuje radiany. Ale ponieważ sam radian jest taki nieporęczny, to wykorzystałem też funkcję. Radiany, która ze stopni podanych jako argument zamienia je na radiany. Zatem mamy 30 stopni zamienione na radiany, i te radiany są argumentem dla funkcji sinus, która w praktyce tutaj oblicza sinus 30 stopni. Jak dobrze wiemy, sinus 30 stopni to po prostu jedna, druga. Następna formuła to część całkowita dzielenia. Jak sama nazwa wskazuje, formuła będzie zwracała część całkowitą dzielenia. Mamy więc liczbę, którą będziemy dzielić, mamy więc na drugim argumencie liczbę przez którą dzielimy. 10 dzielone na 3 to jest 3 reszty 1, z tym, że nasza funkcja interesuje się tylko tą częścią całkowitą, zatem resztę pomija. A kolejna funkcja to kombinacje i wiemy z matematyki, że na przykład kombinacje dla zbioru 4-elementowego Pobieramy sobie dwa elementy. Ile będzie kombinacji dwuelementowych dla zbioru czterech elementów? 6. Zatem marzymy, możemy do statystyki już taką funkcję wykorzystać. Następna formuła, liczba całkowita, obcina pewną część z liczby. W tym wypadku mamy liczbę 12,555. Jeżeli ustawię tutaj 0. To znaczy, że chcę mieć 0 miejsc po przecinku, zatem całą liczbę przytnę tylko i wyłącznie do części całkowitej. To jest takie użycie jakby dosłowne, że zostaje mi część całkowita, ale mogę tutaj powiększyć precyzję, wytnę fragment mojej liczby. Nie jest to zaokrąglenie, jest to tak jakby rezygnowanie z pewnej dokładności. Zatem, jeżeli na argumencie drugim pozostawi jedynkę w mojej funkcji, to będę miał jedno miejsce po przecinku zachowane z tej podanej liczby. Tak? Nie jest to zaokrąglenie, jeśli tutaj Tutaj podam 599, to i tak zostanie to przycięte do 12,5. Dwie kolejne ciekawe funkcje, to jest los i los. Zakr. Jedna losuje liczbę. Taką po przecinku z zakresu 0,1 i jest to funkcja bez argumentów, po prostu mamy tu coś losowego. Z każdą zmianą tutaj te funkcje będą losowały coś innego. Druga losuje liczby całkowite w podanym zakresie od do. Mamy więc tutaj przykładowo los zakr od 1 do 100 i cokolwiek tutaj się nie wylosuje, będzie taką właśnie liczbą z tego zakresu od 1 do 100 włącznie z 1 i 100. Gdzie może się to przydać? Generalnie do rozwiązywania zadań to raczej nie bardzo, bo tam z reguły mamy jakieś gotowe dane i trzeba policzyć konkretny wynik. Ale kiedy chcemy sobie poćwiczyć, chcemy sobie stworzyć jakieś dane na szybko, na prędce, to bardzo przydatne są te dwie funkcje i głównie dlatego je tutaj umieściłem. Na przykład dla was, jak przygotuję jakieś tam proste zadanka, robię jakieś tablice, gdzie są jakieś kolumny z danymi, to często korzystam właśnie z tych metod LOS czy LOS ZAKR, żeby szybciutko wygenerować jakieś dane. Może do zadań nieprzydatne, ale do pewnych Specyficznych jakichś zastosowań, nawet takich edukacyjnych, bardzo ciekawe formuły. Polecam. Następnie mamy MOD, czyli resztę z dzielenia, i tu 5 dzielone przez Was zresztą, to jest 1. Oczywistość. Moduł liczby, czyli po prostu wartość bezwzględna, dodatnie zostają dodatnie, ujemne zamieniają się na e, dodatnie, a następnie nww i nwd, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność i największy wspólny dzielnik. Tutaj w prostym przykładzie podajemy dla dwóch liczb będzie liczone nww i dla kolejnych dwóch nwd. To naprawdę działa. Możecie sobie sprawdzić. Mamy też bardzo prostą, to w zasadzie nawet nie tyle funkcja, co pewna stała pi, która przywraca, przywraca która pokazuje pi z pewną tam dokładnością. Normalnie nic tu trudnego, ale pokazałem, gdyż gdybyśmy chcieli uzyskać jakąś większą dokładność, to pamiętajmy, że zawsze możemy sformatować sobie tutaj to PI i widzimy, że dokładność największa, jaka tu jest budowana, to jest bodajże do tam około dziesiątego miejsca po przecinku. Zatem PI domyślnie wyświetli nam się mniej więcej z pięcioma, sześcioma miejscami po przecinku, ale możemy troszeczkę tę precyzję zwiększyć, warto o tym pamiętać. Następnie mamy pierwiastek. No cóż tu tłumaczyć? Pierwiastek kwadratowy z 9 to 3 i to jest właśnie pierwiastek kwadratowy. Potęga liczba do liczby, 2 do 3 mamy 8. Mamy też ciekawą funkcję, która zamienia arabskie liczby na rzymskie. I tu mamy powiedzmy zamienione 124, tak? C, XX i 4 potem mamy silnie, Przypominam silnia jest to e, mnożenie kolejnych liczb do n włącznie. Czyli jeśli mamy silnie z n, to będzie 1 razy 2 razy 3 aż do razy n. No i tu mamy silnia z 6, to jest 720. W praktyce jest to 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6. To jest to samo. Także mamy takie również ciekawe funkcje, jak silnia. Mamy sumę warunków, ale tutaj już nie omawiam. To było zrobione na wcześniejszych lekcjach. Zdaje się, w temacie, kiedy omawialiśmy liczb warunki. I mamy też dwie ciekawe na koniec jeszcze funkcje, sumy częściowe. I cóż takiego w nich ciekawego? Ano, w sumach częściowych mamy taki pierwszy argument bardzo istotny. Przyjrzyjmy mu się dokładnie. Ja tu na razie wyczyszczę. Tę zawartość i spróbujmy zbudować te sumy częściowe jakby od początku. Kiedy otworzymy nawias, tworząc tę formułę dla sum częściowych, Excel podpowie nam takie różne ustawione z góry pewne zachowania dla tych sum częściowych. Są to takie jakby predefiniowane stałe, które określą w jaki sposób te sumy częściowe mają się zachować. Popatrzcie, ja do moich sum częściowych użyję takiej funkcji ile liczb. Która będzie coś tam nam sumowała, liczyła dla pewnego zakresu, ale według właśnie z góry jakiegoś ustalonego schematu działania. Jeśli na przykład wezmę tutaj opcję numer 2, czyli ile liczb, a następnie podam jakiś zakres, ja tu taki zakres przygotowałem na górze. Mamy tu zakres, gdzie mamy 5 jakichś liczb, w tym wypadku cyfr, ale wśród nich pojawia się napis, zwykły napis ABC. Jeżeli to Potwierdzimy to, zobaczcie, że nasz wzór policzył w podanym zakresie liczby. Zatem te sumy częściowe coś tam zliczają, niekoniecznie chodzi tu o sumę to może być średnia to może być jakaś inna mechanika ale na jakimś tam zakresie wykonują jakieś operacje. Zatem żeby dobrze poznać sumy częściowe, to w praktyce trzeba by było dobrze się zastanowić nad tym, co tutaj widzimy, czyli że możemy policzyć średnią w danym zakresie, policzyć liczby, policzyć niepuste komórki, znaleźć max, min, czy chociażby iloczyn kolejnych liczb i tak dalej. Mamy tutaj sporo takich różnych yy, no, powiedzmy opcji, między innymi również sumę. Zatem taka normalna suma też byłaby możliwa, ale wróćmy. Niech to będą policzone tylko pola, w których są liczby. A na końcu zostawiłem taki zbiór. Metod funkcji, które zaczynają się od słowa zaokr, czyli skrót od zaokrąglanie i tutaj mamy takich zaokrągleń ogromnej ilości. Ja pokazałem kilka. Mamy zaokr góra, i tutaj, w takich trzech opcjach, kiedy zaokrąglamy liczbę 0,23 do zera miejsc po przecinku, ponieważ jest to zaokrąglenie do góry, mamy to zamienione na jedynkę. Tak, nie, tak bardziej naturalnie, że 0,23 to bliżej jest 0. Skoro jest funkcja zaokrągóra, no to podciągnął to do jedynki, ale mogę zaokrąglić to do góry, ale z pewną precyzją. Jeśli tutaj podam 1, to on to zaokrągli do y, 0,3. A jeżeli podam dwa, to w ogóle niczego nie zmieni. Zatem ta rodzina funk funkcji zaokrąglających jest całkiem spora, ale one wszystkie są bardzo intuicyjne i od tej zaprezentowane nie są trudniejsze. Tyle jeśli chodzi o funkcje matematyczne, jak widzicie, nie robię tu żadnych zadań, bo to po prostu jest tak proste, że raczej chciałem tylko pokazać te funkcje, że mogą się przydać, ale na koniec zostawiłem całkiem ciekawą rzecz, o której możecie nie wiedzieć. Mogło jej nie być w szkole średniej, ani. W, czy wcześniejszej placówce, czy to gimnazjum czy podstawówce, chodzi o pewien kontekst tablicowy naszych formuł, które sami sobie wymyślamy, tworzymy. Zapraszam do wyjaśnienia. O co chodzi z tym kontekstem tablicowym? Zanim o nim powiemy, musimy sobie ustalić pewną rzecz. Mamy powiedzmy komórkę i 3, w niej znajduje się na przykład liczba 7. Jeżeli do tej pory tworzyliśmy sobie jakieś formułki, to mogliśmy zrobić je na przykład tak. Równa się jeżeli, ja tu zrobię tylko j. I teraz mogliśmy na przykład zapytać, czy w komórce i3 jest coś większego od zera. Jeśli tak, to coś robimy, jak nie, to robimy coś innego. I takie użycie jest dla nas jakby oczywiste. Kończymy taki wzór, wciskamy Enter. W komórce, w której ten wzór się znajduje, albo się zadzieje ta opcja na tak, albo ta opcja na nie, ta na, na prawdę, albo na fałsz. No ale, co by było? Gdybym miał zamiast jednej komórki kilka komórek, których chciałbym sprawdzić, czy one tam są większe od zera. Miałbym siódemkę, miałbym jakąś czwórkę, miałbym tu piątkę. I zamiast pisać i3 większe od zera, chciałbym napisać tak. Jeżeli, i tutaj podałbym zakres tablicowy od i3 do i5, jeżeli to jest większe od zera, to zrób coś, jak nie, to zrób coś innego. Co gdybym tak zapisał? Otóż, jeżeli tak po prostu zapiszę i wcisnę Enter, to nic się w zasadzie sensownego nie stanie, ponieważ chociaż komputer łyknie taki zapis, to jednak co on ma w zasadzie z tym zrobić? To znaczy, co? Mam porównać każdą z tych tutaj komórek, czy jest większa od zera? No, intuicyjnie właśnie o to nam by raczej chodziło, no ale pytanie, no dobrze, ale to co on ma wyświetlić w komórce, w której się znajduje? Jak on ma to rozwinąć? Jak on ma sobie z tym poradzić? I właśnie kontekst tablicowy to jest takie specjalne użycie Excela, w którym taki zapis, mimo iż tak intuicyjnie jest trochę bez sensu, to w pewnym momencie, kiedy właśnie użyję kontekstu tablicowego, taki zapis zaczyna mieć sens i Excel rozumie, że tutaj w tym jednym wzorze, o tutaj w takim wzorze, który w sobie zamiast zwykłego jednego adresu pojedynczego ma cały zakres, czyli ma taką tablicę adresów, to on rozumie, że ma coś zrobić inaczej. Ale jak go zmusić do tego, by nie traktował m, na przykład tej funkcji, jeżeli w taki sposób, jak z jednym adresem, to co miałem wyżej, tylko jak z tablicą? Bo jak wcisnę Enter tak po prostu, no to on tak naprawdę nic z tym nie zrobi sensownego. Sprawdzi prawdopodobnie pierwszy element tej tabeli, a może żaden, a może w ogóle zachowa się w trudny do przewidzenia sposób i tak jest najczęściej. Ale mogę na nim wymusić pewne działanie świadomie i służą do tego trzy przyciski: Ctrl, Shift i dopiero. Enter. Jeżeli ten wzór tutaj potraktuję właśnie w taki sposób, czyli zatwierdzę go niezwykłym enterem, ale kombinacją Ctrl-Shift-Enter, uruchomię tak zwany kontekst tablicowy naszej formuły, czyli trochę inaczej Excel będzie to traktował. Jak? Spróbuję to Wam za chwilę wytłumaczyć. Przygotowałem w kolumnie A kilka liczb. Będę sprawdzał, czy są one dodatnie czy ujemne. Tutaj mamy. Pewien mix. I teraz najpierw używamy takiego kontekstu tradycyjnego, czyli pytamy się o konkretną komórkę, o konkretny adres. Czy na przykład w A1 jest coś większego od 0? Jak tak, to wstaw tam A1, jak nie, to 0. W tym momencie widzimy, że tam nie ma wartości dodatniej, zatem zostało wstawione 0. Gdybym chciał to sprawdzić dla każdej kolejnej tutaj komórki, no to musiałbym ten wzór po prostu skopiować w dół. Tak, żeby skopiować te pytanie dla każdej komórki. Mogę, oczywiście, tutaj zapisać to w ten sposób. Popatrzcie, jeżeli i tu podałem cały zakres, jeżeli sobie zaznaczę ten zakres i wcisnę F9, to on mi pokaże, co się w tym zakresie kryje. Jest tutaj minus 4, 3, minus 6, 5. Zauważcie, że to są dokładnie te liczby, które są w kolumnie A. Ale wróćmy do tego, co tam było. Czyli jeżeli ja podam mu taki zakres i ten zakres porównam czy to jest większe od zera. Jak tak, to mam wstawić, znowu wstawiam ten zakres, a jak nie to zero, czyli jakby trochę nienaturalnie wykorzystuję, to no właśnie co? Pojawia się 9, a tu pojawia się 5. Dlaczego? Mimo że podałem zakres, takie użycie jeżeli klasyczne nie wywołało błędu, ale nie policzyło mi dla całego zakresu tego jeżeli, tylko dla dokładnie takiego Zostało policzone dla wiersza, w którym się znajduje. Czyli tutaj ta funkcja, jeżeli działająca na zakresie A1, A15, dolary usztywniły to, ale już po wcześniejszych lekcjach wiecie, czym są dolary. Zatem tutaj ta funkcja, jeżeli, którą do zera porównuje całą tablicę, zwróciła mi wynik 5, ponieważ w praktyce sprawdziła tylko ten wiersz. Tutaj sprawdziła dziewiątkę, a dla minus czwórki wstawiła 0, bo, bo sprawdziła tylko ten wiersz. Ale tutaj, mimo że wpisałem tablicowy jakby kontekst, to jednak to, nie, to jeszcze nie jest tablicowy kontekst, dlatego że przy definiowaniu tego wzoru wyższego i niższego wcisnąłem tylko Enter. Tak, po prostu Enter. A co się stanie, gdy Zrobię to troszeczkę inaczej i zamiast Entera wcisnę Ctrl Shift Enter, bo tak się wymusza pewne inne traktowanie tej formuły przez Excel. Co się stanie? Żeby to zobrazować, stworzyłem sobie taki wzór. Przyjrzyjmy się mu. Suma, a więc będziemy chcieli dodać jakieś liczby, a następnie mamy dokładnie ten nasz wzór, który był użyty wcześniej, czyli jeżeli cała ta tablica jest większa od zera, czyli domyślamy się, że chciałbym, aby każdy z elementów tablicy był porównany, czy jest większy od zera, to wstaw tę tablicę, czyli wstaw ten element, który właśnie porównałeś, a jak nie, to wstaw zero. Czyli taka intuicja mi mówi, że chciałbym, aby komputer liczby dodatnie zostawił, a zero i ujemne zamienił na zero. Zatem sumowałby w praktyce tylko te dodatnie. No ale kiedy tak po prostu wcisnę Enter, to to nie zadziała. On sumuje wszystkie, czyli uzna ten tutaj tablicowy taki wzór, że to jest od A1 do A15 i sumuje to. Ale niestety sumuje wszystkie, ujemne też, nie pozamieniał je na zera. Po prostu sumował to wszystko. Ale ten sam dokładnie wzór, suma jeżeli. Tyle tylko, że teraz wciskam Ctrl, Shift i Enter. Zupełnie inaczej jest traktowany. Zobaczcie, teraz wyszła suma 38. Jeżeli dodacie sobie te tylko dodatnie liczby, to wam wyjdzie 38, czyli wszystkie ujemne zostały zamienione na 0. Zatem ten wzór zachował się zupełnie inaczej. Co więcej, jak sobie najadę na pierwszy wzór, to jeśli tutaj zobaczycie, niestety nie powiększę tego, jeśli tu spojrzycie, no to on jest taki sam, jak po wciśnięciu F2, ale ten niższy. On ma nawiasy klamrowe na początku i na końcu. Jest otoczony nawiasami klamrowymi. Potem można podejrzeć, kapnąć się, że tutaj jest ten wzór inaczej traktowany. A jak jest traktowany? Otóż wymuszenie tego kontekstu Ctrl-Shift-Enter zachowuje się bardziej intuicyjnie, tak, iż jeżeli tu jest gdzieś tablica, to w praktyce zostaje wykonana taka ukryta wewnętrzna, jakby iteracja. Kolejne elementy są tu wstawiane, i całe to jeżeli zwraca nie jedną, jakby liczbę, ale całą tablicę liczb. W jaki sposób on to robi? Popatrzcie. Ten kontekst mówi mniej więcej tak. Weź pierwszy element z tej tablicy, porównaj go do zera. Jeżeli to jest dodatnie, to zostaw ten element z tej samej tablicy. A jak nie wstaw 0? I on w tym kontekście tablicowym robi to tutaj jakby dla wszystkich liczb. W efekcie w to miejsce, o w te całe, jeżeli tutaj zostanie wstawiona nie jedna liczba, ale pewien zbiór liczb. Pod f9 mogę go podejrzeć, zobaczcie co to jest. 0, bo tu było minus 4, zostało więc stawione 0. Tu była trójka i została trójka. Minus 6 zostało zamienione na 0. 5, 1, 5, 9 zostały bez zmian. Czyli rzeczywiście wyzerował mi. Wszystkie ujemne liczby, ale tylko dlatego, że mam ten kontekst Ctrl-Shift-Enter wymuszony, to z tą tablicą on teraz coś zrobi, bo teraz w takiej tablicy zadziała ta suma. Zatem funkcja suma otrzyma z tego kontekstu tablicowego taki zbiór, gdzie nie ma tych ujemnych. Piętro wyżej, jeżeli sobie to zaznaczę, a tu nie mamy tego kontekstu tablicowego. To mimo, że F9 wyświetla dokładnie te same liczby, czyli też tutaj jakby zostały te ujemne usunięte, ale brak kontekstu tego tablicowego, czyli nie wciśnięcie Ctrl-Shift-Enter, i tak nie zachowuje się jakby intuicyjnie zgodnie z pewnym oczekiwaniem i po prostu sumuje wszystko. Czyli niby jest tablica, ale nie działa tak, jakbyśmy gdzieś chcieli, żeby zadziałała. Tutaj Wciskam Ctrl-Shift-Enter i zachowało się to tak jak trzeba. Wiem, że to jeszcze teraz w tym momencie nie musi być do końca jasne, ale to po prostu trzeba sobie przećwiczyć, przeanalizować, przyjrzeć się dokładnie dla, na ten wzór, który tu jest identyczny, tylko właśnie wciskam Ctrl-Shift-Enter, żeby go zatwierdzić. I wynik jest całkiem inny. Spójrzcie na te liczby. Dodajcie wszystkie. Popatrzcie na te y, zielone dodatnie. I powolutku. Być może załapiecie, jak to tutaj się stało, że to działa. Bo ten sam wzór, ale wymusiłem inne traktowanie tego wzoru. Do czego może się przydać taki kontekst tablicowy? A choćby do symulowania pewnych skończonych pętli for, nie jest to do końca pętla for, jak za chwilę zobaczycie, ale coś na kształt pętli for mogę jakby wykorzystać. Mamy tutaj liczbę, która jest kandydatką do tego, żeby być liczbą pierwszą. I ja chcę tutaj poinformować nas za pomocą p lub np, czy ta liczba tutaj jest pierwsza. Jeśli wpiszę na przykład 11, to będziemy mieli p, bo 11 jest pierwsze. Jeśli wpiszę 5, no to Dalej jest pierwsze, ale już 10 nie jest pierwsze, 12 nie jest pierwsze, a 23 jest pierwsze. Zatem widzimy, że mam tu jakiś dziwny wzór, który sprawdza, czy liczba jest pierwsza. Jak to robić? Od razu tylko wyjaśniam: sprawdzam liczby większe równe 2. Otóż przyjrzyjmy się na ten wzór. Od razu popatrzcie, że jest to wzór właśnie z kontekstem tablicowym. Zatem z Ctrl, Shift i Enterem. Jest on dosyć enigmatyczny, kiedy się na niego spojrzy na pierwszy tak, rzut oka, no, jakiś taki dziwny. Ale zanim go omówię, to powiem, co tu w zasadzie się dzieje, tak ogólnie. Otóż, e, aby sprawdzić, czy liczba jest pierwsza, jest taki algorytm, wystarczy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z tej liczby i zaokrąglić do góry. No powiedzmy dla 25 byłoby to 5. Dla 23 też to będzie około 5, bo będzie to troszkę mniej niż 5, ale zaokrąglimy do góry, będzie to 5. I teraz, jeśli sprawdzę od 2 do tego 5 każdą liczbę, czy przypadkiem nie dzieli mojej kandydatki 23, to będę miał pewność, że jeśli żadna liczba nie podzieli, to moje 23 nie jest liczbą pierwszą. Rozrysuję Wam to. Otóż mamy liczbę 23. Pierwiastek kwadratowy z tej liczby to jest oczywiście około 5 zaokrąglone w górę. I teraz mój algorytm polega na tym, i taka jest zresztą pewna własność sprawdzania liczb pierwszych, że jeżeli wezmę dwa, 3, 4 i 5, czyli do tej liczby, od dwójki do tej liczby, każdą możliwą kandydatkę na bycie dzielnikiem, i jeżeli ani dwójka nie podzieli bez reszty dwudziestki, trójki, ani trójka, ani czwórka, ani piątka, czyli sprawdzę wszystkie te liczby, i żadna nie podzieli bez reszty. Tej liczby, czyli że za każdym razem będzie reszta, to znaczy, że ta liczba jest na pewno pierwsza. Dla 24 na przykład, no to już by dwójka podzieliła, prawda? Więc nie, nie sprawdzam dalej. Ale jeśli przejdę przez wszystkie te liczby i nie da się znaleźć dzielnika takiego, żeby no nie było reszty, wszędzie będzie jakaś reszta, to to jest liczba pierwsza i to jest idea tego algorytmu. I teraz cały ten zawiły wzór właśnie realizuje ten algorytm. Ale jakim cudem? Otóż wszystko opiera się na tym, że obliczam sobie pierwiastek kwadratowy z mojej liczby, tutaj w tym wypadku 23, ale to jest jakieś n. Tak, to jest pierwiastek kwadratowy z jakiegoś n. Powiedzmy, że to jest po prostu x po zaokrągleniu jeszcze tego w górę. Ja sobie sprawdzam od 2 do x wszystkie y, dzielniki, ale wykorzystuję tu kontekst tablicowy i tworzę sobie pewien zakres liczb od 2 do x. Wykorzystuję tutaj formułę wiersz, za chwilę to jeszcze pokażę, ale generalnie mam taki wzór, w którym sprawdzam, czy funkcja modulo, czyli dzielenie z resztą, dzieli 23 przez całą tę tablicę. Zatem y, użycie kontekstu tablicowego podzieli 23 przez 2, podzieli przez 3, podzieli przez 4, aż do piątki w moim przypadku, czy ogólnie do jakiegoś x. I jeśli każda taka operacja dzielenia zwróci coś innego niż 0 i wszystkie takie operacje zwrócą coś innego niż 0, no to wiem, że to jest liczba pierwsza. Zatem mogę skorzystać z kontekstu tablicowego, żeby sobie sprawdzić, czy liczba jest pierwsza. Nasz wzór wytłumaczymy sobie od środka. Zaczniemy od tej części, kiedy mamy jakieś takie połączenie. 2 kropek łączymy z zaokrągleniem pierwiastka kwadratowego. Jak tak się przyjrzymy, to to jest 2 5, czyli dokładnie jakby tekst, który mówi od 2 do 5, czyli do pierwiastka z 23. A co to jest te 2,5? A sprawdźmy, jak sobie wpiszę coś takiego 2,5, to popatrzcie, zaznaczy się zakres wierszy od 2 do 5. A więc jest to pewien zakres. To już warto wiedzieć. I teraz co mamy tutaj dalej? Mamy więc taki pierwiastek, ale ten napis od 2 do 5 jest włożony w funkcję taką adres pośry. Ta funkcja adres pośry to jest taka funkcja, która zamienia tekst 2 do 5. Właśnie na prawdziwy zakres od 2 do 5, a więc w praktyce ona zwraca pewną tablicę, pewien zakres, który jest używany w Excelu, jest to zakres wierszy. W praktyce chodzi o to, że są tam liczby od 2 do 5. W kontekście tablicowym, kiedy wcisnę Ctrl SHIFT Enter, ten zakres wierszy od 2 do 5, bo to o nie tu chodziło, będzie jakby liczbami 2-5, dlatego Mam też tam użytą funkcję wiersz. Zobaczcie, wiersz, i tu podaję zakres od 5 do 5. I co mi to zwróci, że to jest piąty wiersz. A skoro użyję tam kontekstu tablicowego, to mój zakres od 2 do 5 będzie dwójką, trójką, czwórką i piątką. O ile wywołam na nim metodę wiersz. Mam tam też właśnie ten adres pośredniczący, i ten adres po pośredniczący zamienia tekst od 2 do 5 na prawdziwy adres, a funkcja wiersz pobiera sobie kolejny numer z tych z tego zakresu i właśnie jest to 2 3 4 5 no to teraz już widzimy mam nadzieję po co jest mi to potrzebne, bo teraz wywołam sobie funkcję modulo i będę moje 23 dzielił przez wiersz adres, czyli przez 2, przez 3, przez 4 i przez 5. Tyle, że będę tak dzielił dopiero o ile użyję kontekstu tablicowego, czyli Ctrl Shift Enter. A skoro będę miał modulo, to teraz będę mógł sprawdzić za pomocą funkcji oraz czy moje modulo jest prawdą. A kiedy modulo jest prawdą, kiedy udało mi się podzielić bez reszty. Zresztą, przepraszam, zresztą, bo wtedy będę miał, że modulo dzielone, jak zwróci resztę, a reszta jest zawsze, jeśli jest dodatnia, to wiemy, że 0 jest fałszem, a liczby dodatnie nie. Zatem mamy tutaj sytuację, w której oraz będzie sprawdzał, czy modulo daje 0, czy może inną liczbę a ponieważ będzie tu kontekst tablicowy więc ja sprawdzę to modulo dla wszystkich po kolei elementów zatem ta część modulo w kontekście tablicowym zwróci mi tablicę wyników zwróci mi resztę z dzielenia przez dwa i resztę z dzielenia przez 3, i resztę z dzielenia przez 4 i resztę z dzielenia przez 5. I, i wszystkie te reszty z dzielenia będą jakąś liczbą albo zerem albo jedynką albo dwójką i tak dalej jeśli wszystkie nie będą zerem czyli będą jakby prawdą to oraz zwróci prawdę. Bo prawda i prawda i prawda i prawda to prawda. Wystarczy, że raz podzieli się bez reszty, czyli wynik modulo będzie zerem i to już jest fałsz, bo zero jest fałszem. Zatem oraz dla całego zbioru nie zadziała. No rozumiecie? No więc na koniec wystarczy tylko zapytać, czy cały ten oraz zwróci prawdę, czy nie. Jeśli wszystkie dzielenia modulo dawały resztę dodatnią, to oraz będzie też dodatni, zatem będzie to liczba pierwsza. I prawdopodobnie nikt nic nie zrozumiał, bo to nie jest takie proste. Ale jeżeli sobie to rozrysujecie, poćwiczycie ten kontekst tablicowy, a ja jeszcze zrobię kilka zadań następnej lekcji, i jak sobie tą następną lekcję obejrzycie i wrócicie do tego. To będzie to już bardziej jasne, a może nawet całkowicie jasne. Jeszcze tutaj na koniec zostawiam Wam taką symulację pętli. To jest trochę żarcik, ale jest tu taki prosty wzór, który można sobie przeanalizować. I tutaj, jeżeli ja wpisuję od 1 do 6 coś, to moja pętla będzie dodawała parzyste liczby z tego zakresu. A na przykład, parzyste liczby z zakresu od 1 do 4 to jest 2 i 4, czyli to będzie 6. A jak wezmę z zakresu 1, 6, to będzie 12, bo to jest 2, 4, 6. Na prostszym przykładzie możecie spróbować zrozumieć ten kontekst. Ale to już zostawiam jako pewne ćwiczenie. Jeżeli po tej części nic nie rozumiecie, zakręcone dużo informacji. Facet coś mówi, a nie narysował. Ciężko to jakoś ogarnąć. Spokojnie. To jest taki punkt, w którym każdy niemal w tym momencie, gdy pierwszy raz się z tym styka, mówi: e, Ale o co chodzi? Na szóstej lekcji porobimy kilka ćwiczeń, które wykorzystują kontekst tablicowy. Jeszcze raz je sobie wytłumaczymy. Z tym, że nie będą tak zawiłe jak ten pierwiastek. I wtedy wrócicie sobie do pierwiastka. I powinno być już zrozumiałe. A jak ktoś zrozumiał teraz? Super. Zapraszam na następną lekcję.